TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Jakie refleksje? No na pewno był to pożyteczny sprawdzian. Zagraliśmy z dobrą, bardzo dobrą drużyną, uważam. Pierwsza połowa, no gdyby nie indywidualny błąd, no to można by uznać, że nie było źle, gdyż strzeliliśmy bramkę, 2-3 razy skonstruowaliśmy akcje, po których no można było lepiej dograć i też te sytuacje by były. Druga połowa, też nic wielkiego się nie działo, że tak powiem, natomiast no później te zmiany spowodowały, że straciliśmy drugą bramkę i tak tylko można powiedzieć tyle, że w Krakowie w drugiej połowie wchodzili zawodnicy tak jak Czowillo, Budziński, Zjawiński i inni, czy Rymaniak. Natomiast my wpuszczaliśmy zawodników, którzy do niedawna jeszcze grywali tylko w drugiej drużynie, więc tu jest jak gdyby taka zasadnicza różnica w potencjale, jakim dysponują w tej chwili obydwie drużyny. Czy okres przygotowawczy to też jest okres, gdzie buduje się formę i jeśli będzie dobrze w lidze, to powiem, że jest udany. No. To bym tak odpowiedział. Dzisiejszy mecz, powiedzmy, były różne fazy. Pierwsze, powiedzmy, 20 minut nie mogliśmy się otrząsnąć po tej bramce straconej szybko na początku spotkania. Potem wydaje się, że opanowaliśmy sytuację. Pierwsze 15 minut drugiej połowy bardzo dobre. No ale gdzieś tam gapiostwo nasze, brak koncentracji, tracimy drugą bramkę. Myślę, że można było temu zapobiec dużo wcześniej, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich meczów to był nasz mecz. Tych momentów było najwięcej, lepiej, dobry. Zwykły indywidualny błąd. Już we wcześniejszych spotkaniach nam się to przytrafiało. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że mam nadzieję, zresztą tak samo ją trener to powiedział, że te limity błędów wyczerpaliśmy w meczach sparingowych i w lidze będzie dużo lepiej.